Jeśli nie zrobię sobie krzywdy, to będzie ten rok. Jeszcze został miesiąc do godziny zero! Każdego dnia dowiadujemy się więcej! Każdego dnia pragniemy więcej! Każda chwila odkrywa nowe karty! Przez ostatnie tygodnie stało się bardzo wiele, dlatego dzisiaj chciałbym się skupić na najważniejszych rzeczach! FIFA 22, tuż za rogiem, emocje sięgają zenitu, a jej sukces jest niemalże tak pewny jak zwycięstwo Middlesbrough w Premier League! Możemy być spokojni! Każdy zaczyna od ligi 10. Nie ma tak, że wygrasz 5 spotkań i łzy w oczach, bo będziesz w drugiej lidze. Nie, od 10. jest zmiana na plus. Modyfikacja stadionu będzie bardziej rozbudowana. Nie jest to podpunkt, przez który skaczę z radości. Taka zmiana graficzna, ale włożyli w to jakąś pracę, więc no niech będzie. Nowy system Food Champions. Najpierw grasz tam w Division Rivals, potem kwalifikujesz się do turnieju. Jak wygrasz 4 mecze pod rząd, to wtedy jesteś Food Champions. Jeśli dobrze to zrozumiałem. Pewnie nie, ale ogarniemy. Nowe statystyki w interfejsie zawodników w zależności od ich pozycji. Taka ciekawostka. Karty Heroes. Nie wiem, czy zaczaiłem dobrze, ale będą miały zielonego linka w zależności w jakiej lidze grali ci zawodnicy i w jakiej reprezentacji grali ci zawodnicy. Tak mi się wydaje. Jeśli mam być szczery, część tych zawodników będzie totalnie bezużyteczna. Kto będzie grał Clintem Dempseyem albo Cahillem 16 grudnia? Bilans został przesunięty do zakładki stadionu. Nie mam w ogóle pojęcia, nie wiem co to symbolizuje, nie wiem jaki jest tego cel, no ale trudno. Jakieś checkpointy w Rivalsach, że jak tam przegrasz, to nie spadniesz przez jakiś czas, bo będziesz grał z ludźmi na tym samym poziomie. Kurde, to jest jakieś skomplikowane, no. Zakładka SBC z drugiej strony w dupce do głównego menu, ale to jest akurat dobrze, bo nie trzeba jej szukać. Elitarna liga jeszcze nad ligą pierwszą. Powodzenia tam wszystkim, którzy są profesjonalnymi graczami i będą słecić do pustej w każdej akcji. Paczki wyglądają trochę jak karty Panini, ale nawet jakby zostały wyhaftowane przez Salmę Hayek z lat 90. i tak w środku będzie gówno. Publiczny matchmaking do koopa, nie wiem, nie wiem. Coś czuję, że nie będzie to najbardziej oblegany tryb w historii futa. Jeśli to są chłopaki od projektowania gameplayu, jak wygląda piłka nożna, jak prowadzić piłkę, to jesteśmy zgubieni. Trawa będzie zdecydowanie bardziej zielona i ktoś sobie może pomyśle, no tak, ale to trawa, ale uwierz mi, synu, że w ostatnich latach nie było tak oto łatwo. Mówimy tutaj o oryginalności, tak? Varane, Mendy, Mbappé, Kante, Directional Nutmeg, Bridge, Stepover, Cieszynka z Mundialu, Serpea. Czy wy wiecie co my tutaj mamy? Panowie! Autobloki! Ale nowej generacji! Podobno klepnięte, ale jak dasz bocznych obrońców na środek obrony, to oni nie będą wiedzieć co się dzieje, będą w ogóle strzelać samobuje, biegać poza stadion. Mam nadzieję, że tak będzie. Wolne zewniakiem będą jeszcze bardziej OP, ale mam pytanie. Kto tak wykonuje rzuty wolne, bo podpowiem wam, nikt! To, że Roberto Carlos 160 lat temu walnął bramę z Francją, to nie ma w ogóle nic do znaczenia! Jeśli będziesz wystarczająco dobry, będziesz wygrywał wszystkie spotkania, będziesz mógł latać po świecie i grać w turniejach i za 9. miejsce na świecie dostaniesz 100 dolarów i weekend w hostelu w Gdyni! Karne będą znowu trudne do strzelenia, bo nie da się takiego uderzenia obronić. Ja wiem, że to jest jeżdżutek, ale szanujmy się. Ale tak na marginesie, te stadiony wyglądają jak z kosmosu, nie? Jakby to był rok 2007, no jak w Cyberpunku, no może jest w FIFA jest mniej bugów, ale no wygląda to kosmicznie. Jeszcze strefy VIP jakieś, jej, no co oni walą w tej Kanadzie? To też trzeba wziąć z przymrużeniem oka. Ale jest szansa, że Directional Nutmeg będzie użyty, żeby załatać kogoś, wiem, Revolutionary. Przyjęcia z wodem też są kontrowersyjne, nie widziałem czegoś takiego. Pewnie będą bezużyteczne, ale chociaż fajnie wygląda. Od teraz do 2 września można uzyskać dostęp do bety, więc sprawdźcie sobie maila i może będziecie mieli tyle szczęścia, żeby pyknąć. W karierze pojawią się perki i gdy będzie jakiś aktywny, no to będzie takie piździdełko nad głową zawodnika w stylu, że no możesz już nadupcać na bramę. W wirtualnych klubach będzie możliwość zagrania z innymi znajomymi z innych klubów bez potrzeby opuszczania swojego. Nawet jakbyś w danym momencie nie grał i chciałbyś zobaczyć sobie mecz znajomych, to też da się zrobić w FIFA 22, nie no kosmos. Było o tym głośno, ale trzeba wspomnieć, w końcu nie trzeba oglądać tych zażyganych powtórek. Jest też ukazanych 600 nowych animacji przez naszych cudownych golkiperów, ale chwileczkę, bo wy nie rozumiecie chyba, ja wam wytłumaczę. Lepiej, żeby bramkarz miał 5 animacji i jeden mózg, niż 700 tysięcy i brak mózgu. To jest złota zasada! W karierze będą pokazane cutscenki, jak to zawodnicy albo się cieszą po zwycięstwie, albo są smutni po porażce, ale mam jedno małe pytanie. Na chuj! Chuj! Alissonowi rękawice bramkarskie, jak on już zszedł z tego boiska!
ta legendarna chwila, w końcu można wejść z ławki rezerwowych w karierze. Nie no, jakie tutaj są naprawdę zmiany! Szacunek! A propos tych perków, to będzie jakieś levelowanie od pierwszego poziomu do 25 i pomiędzy 9 a 19 się zdobywa. Nie no, naprawdę, tutaj nawet profesor fizyki kwantowej by nie dał rady, no. Wcale nikt nie będzie brał wszystkiego na tempo. Nie, nie ma takiej opcji, no nie ma szans! Możliwość zagrania kobietom w wirtualnych klubach. No dobra, zostawiacie to, zostawmy ten temat. Jej, zmian murawy i o cię chwyco! W karierze będzie dało się zmienić nawet oczekiwania klubu wobec sezonu, jak będzie się tworzyło swój własny. No, o, plus jeden. To jest to drzewko umiejętności w wirtualnych klubach. Już tam widzę, jak wszyscy ładują w podania. Bergamo Calcio, Piemonte Calcio, Latium, Roma FC i niedługo dołączy obrzygane Napoli. W karierze przed meczem będą zadania do wykonania, że nie wiem, na przykład strzelić bramkę, czy dwie, czy asystować, coś jak w The Journey. Na ten moment przy tworzeniu własnego klubu zawodnicy będą wygenerowani losowo, ale kto wie, może w przyszłości. Tworzenie własnych koszulek również się pojawiło, ale jest to trochę bieda edition. Gwiazdy zespołu będą miały nawet swoje własne tifo przed spotkaniem, no proszę. Komentatorzy będą wspominać trochę więcej takich statystyk z meczów, które rozegraliśmy, że to nie tylko będzie wzmianka w interfejsie, ale naprawdę będą o tym mówić. W interfejsie dostaniemy więcej statystyk, kto jest, ma najwięcej man of the match, kto ma najwięcej bramek, kto jest najlepszym podającym, kto ma największą ocenę, bla bla bla, takie tam bzdury. Mogliby też dodać personel i obiekty sportowe, ale nieważne. Odnośnie numeru 51 pamiętajcie, draft nadal będzie chujowy.